Witam. W dzisiejszym filmie przeprowadzę Was przez praktykę, która stosowana regularnie pomoże Wam pokonać lęk. Większość z Was rzadziej lub częściej odczuwa lęk. Natomiast każdy z Was może ten lęk pokonać, tylko już nie każdy wie, jak to zrobić. I to jest właśnie ten powód, przez który niektórzy nie potrafią sobie poradzić z lękiem, mimo że mają w sobie już wszystko, co im to umożliwia. Zasadniczy błąd, który popełnia większość osób będących w lęku, polega na tym, że nie mają one świadomości tego, że wibracja lęku czy strachu ma inną wibrację niż rozwiązanie czy miłość, która pokonuje każdy lęk. Dlatego te osoby próbują poradzić sobie z tą negatywną, niszczącą emocją, szukając rozwiązania z punktu tej emocji, tego lęku. Co to znaczy? Najprościej będzie to wyjaśnić na przykładzie. Jeśli bardzo boicie się choroby i szukacie wyjścia z tego stanu na podstawie tego strachu, to nie potraficie znaleźć rozwiązania, mimo że miotacie się i szukacie go wszędzie. W efekcie wszystkie działania, które miały Wam pomóc, powiększają tylko jeszcze bardziej Wasz strach, który Was po prostu przytłacza. Gdzie nieświadomie popełniacie tutaj błąd? Tak jak już wspomniałam, rozwiązanie ma zawsze inną wibrację niż problem, jakikolwiek by on nie był. Problem, za którym stoją strach i lęk, ma niską wibrację, a rozwiązanie, za którym stoi wolność i miłość, ma wysoką wibrację. Dlatego też, jeśli chcecie uwolnić się od strachu, lęku, od swoich problemów, musicie najpierw zmienić swoje wibracje. A tej zmiany dokonujecie poprzez uwagę, którą sterujecie dzięki użyciu waszej woli. Jeśli więc chcecie uwolnić się od lęku, musicie skierować swoją uwagę na coś przeciwnego, najlepiej na miłość lub na wdzięczność. To zawsze działa. Powodem, przez który tak wiele osób nie korzysta z tego rozwiązania, jest to, że wydaje im się ono za proste, mało skomplikowane. Z tego powodu odrzucają je już na starcie. A to wielka szkoda, ponieważ miłość, wdzięczność potrafią pokonać każdy lęk, każdy strach, nie pozostawiając po nich nawet śladu. Teraz przeprowadzę Was przez praktykę, która umożliwi Wam odwrócenie Waszej uwagi od uczuć lęku i strachu, powodując u Was zmianę w wibracjach, dzięki czemu rozwiązanie będzie musiało nadejść samo, ponieważ i ono ma wysoką wibrację. Tutaj należy tylko jeszcze pamiętać, że jeśli rozwiążecie jakąś sytuację z punktu strachu, niestety wtedy on nie odchodzi, ponieważ to, co wydaje się Wam rozwiązaniem, jest wtedy tylko jego pozorami, za którymi kryją się negatywne emocje o niskich wibracjach, które nie mogą zamanifestować niczego innego niż to, z czym same mają zgodność. Zaczynamy praktykę. Przyjmij wygodną pozycję, najlepiej siedzącą. Zamknij oczy i odpręż się. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Czujesz przyjemny spokój. Skup uwagę na swoim sercu. Wyobraź sobie, że wypełnia je piękne, złote światło, które jest czystą miłością.
Skup się na tym uczuciu miłości. Teraz powoli i spokojnie powtarzaj następującą afirmację. Miłość mnie wypełnia i otacza. Czuję się wspaniale. 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 Teraz skup się ponownie na swoim sercu i wyobraź sobie, że to złote światło, ta złota energia, która je wypełnia, teraz rozlewa się po całym Twoim ciele. Poczuj energię miłości w całym swoim ciele.
odczuj, jak ta miłość promieniuje z ciebie na całe twoje otoczenie. Poczuj spokój i wdzięczność. Uśmiechnij się do siebie i powtórz za mną słowa. Miłość jest moim naturalnym stanem. Otwórz oczy i przeciągnij się. Na tym zakończyliśmy praktykę. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.